będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja, Krzysztof Jan ze Słupowa Czębek, z łaski Bożej i Stolicy Apostolskiej, biskup chełmski, śle wiernym Chrystusowym pozdrowienie w Panu.
z Jasnogórskiego Wzgórza pozdrawiam i witam naszych gości pielgrzymów, pasterzy Kościoła w Polsce, księży kardynałów, arcybiskupów i biskupów z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym konferencji episkopatu na czele. W szczególny sposób witam księdza arcybiskupa Salvatore Pennacchi, nuncjusza apostolskiego w Polsce, który przewodniczy dzisiejszej liturgii, oraz księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka, prymasa Polski, który wygłosi homilię. Witam pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z małżonką. Witam marszałków Sejmu i Senatu. Witam panią premier wraz z całym rządem. Pozdrawiam pielgrzymów spoza granic Polski, z Węgier, ziemi matki naszego paulińskiego zakonu, ale przede wszystkim witam pielgrzymów z Włoch, z Crotone, dzięki którym jasnogórski wizerunek przyozdobiony został repliką koron papieża Klemensa XI. Saluto in modo particolare i pellegrini italiani della diocesi di Crotone. Grazie per la vostra presenza e la vostra preghiera davanti alla miracolosa icona della Madonna, nuovamente incoronata grazie al vostro dono votivo.
samego początku z jasnogórskiego wzgórza rozlewa się na Polskę sława ikony jako źródła łask. Od samego początku pielgrzymi przychodzą znaleźć tu duchowe ukojenie i uzdrowienie. Tam Mazury znad Wisły, tam z Tatrów górale, tam Krakus w szaty ojców strojny okazale, tam Kujawiak znad Gopła, a każda gromada z całych Secin, z tysiąców pielgrzymów się składa. Krom swoich są tu obcy, Węgrzyni, Morawa, Śląsk nasz stary, co słucha niemieckiego prawa, Czech z głębi Słowiańszczyzny, Prusak z nad Bałtyku i wszelkiego narodu bez miary, bez liku, a wszystko insza mowa, insze ludu twarze, insze kształtu postacie, inszy krój w czamarze. Za nic tu przestrzeń miejsca i różność narodu. Cześć ich wspólna zebrała u Maryi Grodu. Wieśnie przyszli do kościoła królowa, każdy z nas do ciebie woła królowa. W historii Jasnej Góry lata, gdy pielgrzymki spokojnie zmierzały do tronu Boga Rodzicy, przeplatały się czasami z niespokojnymi, pełnymi cierpienia i tragizmu, gdy miejsce święte i sam obraz były zagrożone. Wieki mijały i gdy w Polsce panował pokój, pielgrzymi licznie przybywali na Jasną Górę. Rozbrzmiewały modlitwy, śpiew i muzyka na chwałę Bożą. Ale gdy wojny ogarniały kraj, nieraz huk dział rozlegał się także wokół klasztoru, a niebezpieczeństwo wydawało się grozić klasztorowi i samemu świętemu wizerunkowi. Losy częstochowskiego sanktuarium i losy Rzeczypospolitej wydają się być nierozłączne. Nadszedł pamiętny rok 1655. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi zdawały się zapowiadać pożogę. Od północy do Polski wkroczyły szwedzkie wojska. Król Jan Kazimierz, opuszczony, ratuje się ucieczką i wydaje się, że nie ma już dla Rzeczypospolitej ratunku. Wojska szwedzkie
zalewają Koronę i Litwę. Wreszcie podchodzą pod jasnogórski klasztor, w którym znajduje się garstka obrońców pod wodzą przeora, ojca Augustyna Kordeckiego. Kilkutysięczna armia szwedzka, dowodzona przez generała Millera, z wielką zaciekłością rzuca się na klasztor. Świętemu miotały ciała puszące, gęste i straszliwe ogień! Lecą, lecą pociski, padają kule, łupią belki, wiązają dachów, latają ogniste pochodnie! Pochodnie! A prochem ładowane bomby padają na dachówki, pozwijane kłęby, konopi, oblane smołą i żywicą, rozwidzają płomień, płomień, płomień! Jęczą mury, gwałtownie tłuczone, jęczą mury, jęczą! Obrona Jasnej Góry stała się znaczącym wydarzeniem w dziejach Rzeczypospolitej. Wpłynęła na odwrócenie się losów szwedzkiej wojny.
podtrzymywała ducha. W najtrudniejszych momentach historii była źródłem nadziei dla późniejszych pokoleń. Pisali o niej poeci i pisarze Mickiewicz, Słowacki, Lenartowicz, a wizja zawarta w Potopie Henryka Sienkiewicza odcisnęła swe piętno na świadomości całych pokoleń. Częstochowska Wiktoria stała się jakby dowodem na to, że królowa nieustannie wstawia się za swoim ludem. Bogu Rodzica czczona w częstochowskim wizerunku od niepamiętnych czasów przez Polaków nazywana jest królową. Od średniowiecza pojawiają się pierwsze określenia Maryi z jasnogórskiej ikony jako królowej Polski. W najstarszym opisie wizerunku Jana Długosza pisze on: obraz Maryi, najchwalebniejszej i najdostojniejszej dziewicy i pani, królowej świata i królowej naszej, wykonany dziwnym i rzadkim sposobem malowania, o przepięknym wyrazie twarzy, która spoglądających przenika szczególną pobożnością, jakbyś na żywą patrzył. XVI-wieczny poeta Grzegorz z Sambora pisał: Tobie król. Na Jasnej Górze zatrzymuje się król Jan III Sobieski, idąc pod Wiedeń i wracając po zwycięskiej bitwie, która zdała się cały świat chrześcijański przed nawałą turecką ocalić. Zostawia jako wota zdobyte wspaniałe przedmioty, jakby na dowód przekonania, że to wstawiennictwo królowej Polski wyjednało zwycięstwo sił sprzymierzonych nad tureckimi wojskami. Po pełnym niepokojów w wieku XVII, gdy wojny wydawały się zagrażać samemu istnieniu Rzeczypospolitej i jasnogórskiego klasztoru, nadchodzi dzień rozjaśniający mroki dziejów i zarazem dający na przyszłe czasy umocnienie i nadzieję. 8 września 1717 roku, samo święto narodzenia Najświętszej Bogu Rodzicy, to pamiętny dzień koronacji, gdy Kościół rzymski potwierdza tytuł wyznawany od wieków ustami ludu i królów.
będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja, Krzysztof Jan ze Słupowa Szembek, z łaski Bożej i Stolicy Apostolskiej, biskup chełmski, śle wiernym Chrystusowym pozdrowienie w Panu. Ojciec Święty Klemens XI, obyczajem przyjętym w granicach Italii i praktykującym w samym Rzymie, postanowił tę wspaniałą koronę przesłać do Królestwa Polskiego. I właśnie nią uwieńczyć cudowną ikonę Boga Rodzicy na Jasnej Górze, będącą pod opieką ojców Paulinów. Papież przekazał funkcję i obowiązek koronacji nam, przeto ufni w Panu, który kieruje wszystkim, wybraliśmy właśnie święto narodzenia Najświętszej Matki. Razem z ojcami Paulinami klasztoru jasnogórskiego zapraszamy wszystkich wiernych, aby złożyli wielkiej królowej i patronce Polski hołd czci i uległości. Czci i uległości! Te korony niech na zawsze pozostaną nietknięte na głowie Najświętszej Matki i jej najdroższego Syna. Przystąpmy zatem do wielkiego i uroczystego aktu koronacji i pójdźmy wszyscy razem do świątyni łaski tejże Maryi, aby podziękować jej za wszystkie doznane dobrodziejstwa. Moment koronacji wszystkim pielgrzymom przebywającym na zewnątrz kościoła i klasztoru obwieściła ponowna salwa ze wszystkich 200 dział fortecznych, wywołując wielką radość wśród zgromadzonych. Thank you.
cudownego obrazu Bogu Rodzicy była jakby przygotowaniem na trudne czasy, które wkrótce nadeszły. Gdy chmury rozbiorów zebrały się nad Rzeczpospolitą, dla walczących o wolność w czasie zaborów królowa Polski staje się przewodniczką, powierniczką, pocieszycielką. Umieszczają jej wizerunek na sztandarach, na ryngrafach, a maleńki papierowy obrazek noszą przy sobie. Jej ikona towarzyszy Polakom wszędzie, gdzie tylko docierają. Mają ją ze sobą zesłani na Sybir i wyjeżdżający za chlebem do Ameryki. Przywołuje im ona na pamięć obraz ojczyzny i podtrzymuje nadzieję. Śpiewają o niej pieśni, tak jak konfederaci barscy, którzy właśnie tu, na Jasnej Górze, pod wodzą Kazimierza Pułaskiego, skutecznie odpierają ataki wojsk rosyjskich. Przez cały wiek XIX idą pielgrzymi do sanktuarium. Tu zanoszone są modlitwy o wyzwolenie spod jarzma zaborów i o wyzwolenie od zniewoleń nałogów, grzechów i wad. Tu naród składa ślubowania w czasie niewoli i dziękczynienie za odzyskaną po latach niewoli wolność. W symboliczny sposób pomnik cara, który pielgrzymi spotykali na swej drodze na Jasną Górę, zostaje strącony i zniszczony, a na tej samej kolumnie staje figura Maryi.
Przemija czas pełnych pychy władców, a cześć dla pokornej służebnicy pańskiej trwa. Oddio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco, la sete di te.
Gdy nadchodzi noc okupacji, na Jasnej Górze trwają konspiracyjne ślubowania. W 1943 roku w kilkuosobowej grupie młodzieży z całego kraju ślubuje przed obrazem Królowej Polski młody student z Krakowa nazwiskiem Karol Wojtyła. Parę lat po wojnie, jako młody ksiądz, zaczyna on przyjeżdżać tutaj z grupami młodzieży studenckiej. W tym samym czasie uwięziony prymas Wyszyński przygotowuje dalekosiężną wizję ślubów narodu, wielkiej nowenny milenijnej i peregrynacji obrazu Królowej Polski. W 300-lecie ślubów króla Jana Kazimierza musi powstać tekst ślubów odnowionych, już nie królewskich, ale narodowych. Dzień ślubów narodu na Jasnej Górze. Teraz wiem, prawdziwie, że jestem Twoim. Królowo świata i królowo Polski, Twoim niewolnikiem. Bo dziś, w dniu wielkiego święta narodu katolickiego, każdy, kto tylko zapragnie, może stanąć pod Jasną Górą. A ja, który mam do tego prawo, muszę zostać w Komańczy. Uczyniłem, co mogłem dla Twojej chwały. Przygotowałem tekst ślubowania. Te słowa będą mówiły za mnie, do ludzi. Jestem już w pełni spokojny. Dokonało się dziś wielkie dzieło. Spadł kamień z serca, oby stał się chlebem dla narodu. W przededniu tysiąclecia chrztu narodu naszego chcemy pamiętać o tym, że Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z grzechu, że Ty pierwsza stanęłaś w obronie maluczkich i łaknących i okazałaś światu słońce sprawiedliwości, Chrystusa Boga naszego. Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś matką naszej drogi, prawdy i życia, że w Twoim obliczu macierzyńskim najpewniej rozpoznamy Syna Twego, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią. Przyjm nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne. Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu. Prowadź nas przez poddaną Ci ziemię polską do bram Ojczyzny Niebieskiej, a na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twego. Amen. Podczas aktu ślubowania prymasowski tron był pusty. Leżała na nim symboliczna wiązanka kwiatów. Zamach na wolność osoby o tak wielkim autorytecie moralnym był kulminacyjnym punktem represji komunistycznych władz wobec Kościoła w Polsce. Kilkanaście lat później represje te dotknął nawet samego cudownego obrazu. Podczas peregrynacji kopia nawiedzająca wiernych na szlaku milenijnej nowenny zostaje zaaresztowana. Cudowna ikona
Dalej jednak nawiedza parafię w Polsce, tym razem w symbolu pustych ram. Te puste ramy robią na wiernych ogromne wrażenie. Stają się one dla wielu obok blizn na twarzy symbolem uczestnictwa matki w cierpieniach jej ludu. Ciekamy, o Maryjo.
desde el cielo una fama mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana pa' Valdepeña. La guadalupana. Eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos de porte y su paz. Eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos de porte y su paz. Desde una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el de bella. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el de bella. Pytasz, czym znany obraz może nas zachwycić? Tła fakturą, grą świateł lub kolorów gamą? Czy proste piękno łatwo potrafi uchwycić, niezwykłą osobowość ująć ludzką ramą? Czy może się porównać z cudownym obliczem Madonny o ziemskiej twarzy? Co z upodobaniem jasną górę wybrała niegdyś na swoją stolicę i od wieków przebywa w częstochowskiej Kanie. Tak częstochowski poeta pisał w wierszu dedykowanym Matce Bożej i Ojcom Paulinom. Nasze widowisko dobiega końca. Zapraszamy przeora klasztoru na Jasnej Górze, ojca Mariana Waligurę, gospodarza tego miejsca. Szanowni Państwo, drodzy pielgrzymi, obecny wśród nas Jego Ekscelencjo księży arcybiskupie Wacławie Depo, metropolito częstochowski, czcigodny ojcze generale naszego zakonu, Arnoldzie Chrapkowski. Tego uroczystego wieczoru, w dzień Matki Boskiej Częstochowskiej, na Jasnej Górze, w polskiej Kanie, tak jak 2000 lat temu w Kanie Galilejskiej, nie zabrakło nam radości i wesela. Nie zabrakło nam jedności serc i wdzięcznej modlitwy do Boga. Maryja, 300 lat temu ukoronowana papieskimi koronami, królowa Polski, zatroszczyła się o nas i zaprosiła nas do swego domu, byśmy z nią świętowali ten dzień jubileuszu. Z całego serca dziękuję pani premier Beacie Szydło za wsparcie i patronat honorowy na ręce obecnej wśród nas pani minister Beaty Kempa, szefowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dziękuję ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego panu Piotrowi Glińskiemu na ręce obecnego wśród nas pana ministra Jarosława Sellina. Dziękuję Narodowemu Centrum Kultury. Dziękuję Telewizji Polskiej oraz hojnym darczyńcom. Z wielkim wzruszeniem zwracam się do wspaniałych twórców i wykonawców tego niezwykłego widowiska. Dziękuję wam oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego jubileuszowego, kulturalnego wydarzenia,
za wielką ucztę duchową i artystyczną, która stała się udziałem nas wszystkich, tu zgromadzonych i telewidzów. Zaczęliśmy modlitwą, apelem jasnogórskim. Niech więc i teraz wybrzmi nasza wspólna modlitwa, ufne wołanie do Maryi. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. Szanowni Państwo, najgłębszy duchowy wymiar Jasnej Góry przed laty bardzo trafnie ukazał nam święty papież Jan Paweł II. Posłuchajmy. Jasna Góra jest sanktuarium narodu. Trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w sercu matki. Wiemy zaś, że bije ono wszystkimi tonami dziejów i wszystkimi odgłosami życia. Ileż razy biło jękiem polskich cierpień dziejowych, ale również okrzykami radości i zwycięstwa.